Witam Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu dla koordynatorów szkolnych i powiatowych programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację Gwiazda Nadziei, którą reprezentuję. Nazywam się Barbara Pepke, a programy są realizowane w partnerstwie z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w całym kraju. Dziś spotkaliśmy się z koordynatorami 5 wojewódzkich stacji i jest mi bardzo miło powitać dyrektorów tych stacji oraz prelegentów, a są nimi pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Oraz pan profesor Wojciech Wysocki z Krakowa, z Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej Naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, kierownik Katedry Chirurgii, redaktor naczelny pisma Nowotwory, Journal of Oncology i członek Polskiego Towarzystwa, Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie Państwo, że powitam wojewódzkich inspektorów sanitarnych, dyrektorów wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, jednocześnie po kolei oddając głos, aby mogli sami inspektorzy zabrać głos i przedstawić województwo. Poproszę, udzielam głosu opolskiemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, pani doktor nauk medycznych, pani Annie Matejuk. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, tematyka tych dwóch programów, które realizujemy od wielu lat wspólnie z Gwiazdą Nadziei, cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie województwa opolskiego. Jeżeli chodzi o podstępne WZW, mamy już 9. edycję w tym roku. Wszystkie powiaty u nas realizują ten program. W sumie 54 szkoły. Prawie 6 tysięcy uczniów jest zaangażowanych w realizację programu. W zakresie programu Znamie Znamie, już to jest w tym roku 7. edycja, też wszystkie powiaty prowadzą ten program, 56 szkół, ponad 6 tysięcy uczniów. Chciałabym podziękować Fundacji Gwiazda Nadziei za współpracę, wieloletnią współpracę, za wsparcie merytoryczne, za materiały, dzięki którymi możemy realizować ten program. Także dziękuję bardzo, cieszę się, że możemy dalej wspólnie działać w zakresie najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce, bo to są najważniejsze problemy, uważam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu panią Annę Obuchowską, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się z Państwem dzisiaj zobaczyć. Województwo Pomorskie we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei realizuje programy edukacji zdrowotnej Znamie i podstępne WZW od 2016 roku. Jest nam niezmiernie miło z Państwem współpracować przez tyle lat. Oba te programy cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród naszej młodzieży pomorskiej, bo dostarczają nam bardzo dużo wiedzy profilaktycznej w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz profilaktyki czerniaka. I podkreślić należy, że ogromną zaletą tych programów są doskonale przygotowane strony merytoryczne i atrakcyjne wizualnie dla młodzieży, co jest ważne, materiały w postaci poradników, plakatów, ulotek. To jest niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach, żeby tą młodzież zachęcić jakoś do czytania czegokolwiek innego poza smartfonem. Natomiast takie spotkanie, jak dzisiaj mamy, to bardzo się przydaje do przygotowania i szkolnych, i powiatowych koordynatorów oraz do tego, żebyśmy mogli sobie porozmawiać i wymienić poglądy. Także bardzo dziękuję za to spotkanie i cieszę się, że mogę z Państwem tutaj dzisiaj być. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu panią dyrektor Wojewódzkiej Stacji w Szczecinie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, panią doktor nauk medycznych, panią Małgorzatę Domagała-Dobrzycką.
Witam bardzo serdecznie, witam nauczycieli, koordynatorów programów dla szkolenia, koordynatorów programów edukacyjnych szkół województwa zachodniopomorskiego. Serdecznie również pozdrawiam uczestników dzisiejszej konferencji z województwa pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i mazowieckiego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie od kilku lat współpracuje z Fundacją Gwiazda Nadziei. Razem realizujemy dwa programy dotyczące czerniaka skóry oraz wirusowego zapalenia wątroby. Są to bardzo ważne problemy aktualne ciągle, jeśli chodzi o problemy onkologiczne w naszym kraju. I bardzo się cieszę, że dzisiejsze szkolenie odbywa się. Dostajemy od Fundacji Gwiazda Nadziei bardzo dobre materiały, które pomagają nam w codziennej pracy. Więc myślę, że dzisiejsze szkolenie będzie bardzo wartościowe, tym bardziej, że będzie można go później odsłuchać w wersji powtórzonej na YouTubie, więc bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezes za taką możliwość, ponieważ nie wszyscy mogą dzisiaj uczestniczyć w tym szkoleniu, a prelegenci, Pan Profesor Wysocki, jak i Pan Profesor Tomasiewicz na pewno przekażą bardzo interesujące i ciekawe informacje. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zastępcę Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, panią Annę Ambroziak. Pozwolę sobie w imieniu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przywitać dzisiejszych uczestników spotkania. Niestety obie panie dyrektor nie mogły ze względu na inne przyczyny uczestniczyć w powitaniu dzisiejszych gości. Także witam państwa, panów profesorów, państwa inspektorów z pozostałych województw, panią prezes oraz koordynatorów szkolnych oraz powiatowych, którzy dzisiaj będą się przysłuchiwać naszemu szkoleniu. Chciałam powiedzieć, że jako województwo mazowieckie realizujemy w tej chwili 5. edycję programu. Jesteśmy z Gwiazdą Nadziei od 2017 roku we współpracy i w realizacji tych dwóch programów. Zasięgi w województwie mazowieckim są imponujące i nawet pandemia nie przeszkodziła, żeby te programy realizować. Wręcz przeciwnie, forma hybrydowa prowadzenia tych programów bardzo się sprawdziła dzięki temu, że materiały są rzeczywiście przygotowane tutaj na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o program Znamie Znamie, to w ostatniej edycji 2021-2022 to jest ponad 26 tysięcy uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o program Podstępny WZW, to jest ponad 18 tysięcy uczniów. Także bardzo się cieszymy, że możemy dalej realizować i liczymy na dalszą świetną współpracę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I poproszę panią Anetę Mokosa, kierownika promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, która w imieniu Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zabierze głos z tego województwa. Proszę. Chciałabym z udziałem tak znakomitych prelegentów. Jest to niewątpliwie bardzo ważne dla naszych koordynatorów i szkolnych, powiatowych. Województwo dosyć krótko współpracujemy od zeszłego roku, ale już się pochwalę, że do tej pierwszej edycji programu Znanie włączyło się ponad 200 szkół z naszego województwa, co jest takim dużym dla nas. Niewątpliwie ogromną zaletą, którą podkreślają zarówno nauczyciele, jak i uczestnicy tych zajęć, świetne oprzyrządowanie tego programu, materiały nie tylko tradycyjne, ale również bardziej dostępne elektroniczne, więc to jest na pewno zaletą. I mamy nadzieję, że poszerzenie tej naszej współpracy i włączenie się w nowe, kiedy bierzecie pierwszy krok. Mam nadzieję, Pani Prezes, że będzie Pani o nas pamiętać, bo bardzo chcielibyśmy ten program włączyć. Także dziękuję bardzo za tej konferencji. Dziękuję również naszym powiatowym i szkolnym koordynatorom. Wiem,
przyłączyli się do tej konferencji. No i czekam z niecierpliwością na nowości od profesora. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. I możemy oddać głos pierwszemu prelegentowi, panu profesorowi Wojciechowi Wysockiemu, który przedstawi Państwu w pigułce elementarną wiedzę, która wzmocni Państwa w prowadzeniu lekcji z zakresu profilaktyki Czerniaka w programie edukacyjnym Znamie, Znamie. Proszę bardzo, panie profesorze, nie chcę już przedłużać, bo jestem pewna, że pana wystąpienie jest o wiele bardziej interesujące. Nie, bardzo dziękuję. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Czas pokaże. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Już próbuję udostępnić ekran. Mam nadzieję, że to pójdzie gładko i bez większych trudności. Proszę uprzejmie o wiadomość, chociażby w postaci kiwnięcia głową, czy Państwo widzą ekran. Tak. Jeśli tak, to świetnie. Proszę Państwa, w pigułce, rzeczywiście to tak po lekarsku trochę zabrzmiało, w pigułce, proszę Państwa, powiem Państwu, czy spróbuję Państwu powiedzieć, jak można ustrzec się przed nowotworami skóry, bo być może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tak naprawdę to są najczęstsze choroby nowotworowe, z jakimi się stykamy i patrząc statystycznie, de facto każdy z nas w ciągu życia będzie miał jeden z kilku nowotworów skóry, ponieważ to są w ogóle najczęstsze nowotwory występujące u człowieka. Skąd one się biorą? No, biorą się z tego, że z radością korzystamy z życia i chodząc na spacery, to widok pod krakowskich gór z Beskidu Wyspowego w kierunku na Tatry i Gorce, korzystamy z uroków życia i z przyrody, ale przyroda także ma pewne, wiąże się także z pewnymi zagrożeniami, ponieważ słońce, nawet jeśli pięknie zachodzi, tak jak tutaj na Polanie Michurowej na szczycie Ćwilin, to słońce dostarcza na Ziemię promieniowanie ultrafioletowe, które jest znanym czynnikiem sprzyjającym nowotworzeniu, a nasza skóra jest na to działanie promieniowania ultrafioletowego wystawiona i narażona. Wrócę do tego za chwilę. Wcześniej powiem Państwu, co to jest czerniak i dlaczego tyle uwagi mu poświęcamy. To jest bardzo szczególny nowotwór. Wcale nie taki częsty, jak się o nim, jak można by myśleć, czytając doniesienia na jego temat, bo około 4000 nowych przypadków zachorowań się w Polsce notuje obecnie każdego roku. To jest dużo, ale to jest jednak znacząco mniej niż chociażby zachorowań na raka piersi. Ale to jest bardzo szczególny nowotwór, ponieważ on łączy w sobie wszystkie możliwe korzystne i niekorzystne scenariusze przebiegu typowych nowotworów złośliwych. To znaczy, jest bardzo łatwy w leczeniu, jeżeli jest wcześnie rozpoznany, ale jest praktycznie niemożliwy do wyleczenia, jeżeli jest rozpoznany późno. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek i stąd ogromna rola edukacji społecznej, a tutaj państwo i fundacja i stacje sanitarno-epidemiologiczne wojewódzkie i powiatowe mają ogromną rolę do odegrania, ponieważ dzięki edukacji i nauczaniu o tym, jak ten nowotwór można rozpoznać, a pamiętajmy, że ten nowotwór występuje przede wszystkim na skórze, więc jest generalnie dostępny naszym oczom i łatwo go samemu rozpoznać, a wczesne rozpoznanie wiąże się z bardzo dobrymi wynikami leczenia. Niemniej muszę podkreślić, że czasem, rzadko, czerniak może wystąpić też w innych miejscach ciała, więc proszę się nie zdziwić, że jeśli czerniak wystąpi w obrębie gałki ocznej albo w obrębie błony śluzowej. Rzecz jasna, to jest niewielka, bardzo niewielka część wszystkich czerniaków, bo gro czerniaków pojawia się na skórze. Jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą ojczyznę? My lokujemy się w sferze średniej światowej zapadalności na czerniaka, co wynika z naszego położenia geograficznego. Dużo więcej tych czerniaków jest na północy Europy, dużo mniej czerniaków jest na południu. To wynika z bardzo prostej przyczyny. Skóra nasza, Europejczyków środkowych, jest przygotowana do otrzymywania takiej dawki promieniowania ultrafioletowego, jaka w tej części świata średnio na Ziemię dociera. Skóra Skandynawów, którzy tego słońca mają dużo mniej,
gorzej znosi promieniowanie ultrafioletowe, a Skandynawowie często podróżują na południe Europy albo nawet dalej i ich skóra poddawana jest ekspozycji na dużo więcej słońca niż genetycznie jest do tego przygotowana. Promieniowanie ultrafioletowe docierające wraz ze słońcem do skóry powoduje zmiany w materiale genetycznym w komórkach skóry i rozwój różnych nowotworów skóry, między innymi i czerniaka. Czy tych czerniaków przybywa? Powiedziałem, że jest ich rocznie w Polsce około 4000, ale proszę zwrócić uwagę, szanse zachorowania na czerniaka, kiedy w Polsce w latach 30. jeszcze państwem kierował marszałek Piłsudski, wynosiły jedno zachorowanie na 1500. W tej chwili szacuje się, że co 50 Polak będzie miał czerniaka w ciągu życia. 10% rocznie mniej więcej przyrasta liczba nowych przypadków. Kiedy ja ćwierć wieku temu kończyłem studia i zaczynałem pracę, to w Polsce notowano 2000 zachorowań na czerniaka. W tej chwili 4000, więc to jednak jest znacząca dynamika. W ciągu 30 lat w Stanach Zjednoczonych potroiła się liczba zachorowań. Dlatego warto o tym wiedzieć i warto pamiętać, że czerniak, który jeszcze 30 lat temu był w końcu drugiej dziesiątki listy najczęściej występujących nowotworów, w tej chwili jest na 6., 7. miejscu. Stał się realnym zagrożeniem społecznym, a pamiętajmy, że to jest choroba, którą każdy może łatwo rozpoznać. To samo dotyczy Stanów, dotyczy Wielkiej Brytanii, więc to jest globalne zjawisko w krajach rozwiniętych, bo dotyczy przede wszystkim krajów rozwiniętych, stały, dynamiczny wzrost liczby nowych przypadków. Z czego to wynika? Proszę Państwa, sądzę, że żadna z pań przysłuchujących się tej prezentacji nie opala się obecnie w takim stroju, w jakim opalały się nasze babcie czy ich babcie. Eksponujemy na promieniowanie słoneczne bardzo duże powierzchnie naszego ciała, co skutkuje większym uszkadzającym działaniem, no bo po prostu wystawiamy się na działanie słońca. Kulturowo palenizna w naszym kręgu cywilizacyjnym uważana jest za rzecz pożądaną i atrakcyjną i zapominamy o tym, że wszystko, co stosowane jest w nadmiarze, szkodzi i dokładnie tak samo jest z opalaniem. A drugi czynnik, który przyczynił się do zwiększenia zachorowalności na czerniaka w krajach rozwiniętych, także w Polsce, to jest łatwość podróżowania. To jest to, co już wspomniałem Państwu. Skandynawowie genetycznie nieprzygotowani i fenotypowo nieprzygotowani, jasna skóra, jasne oczy, blond włosy, do dużych dawek promieniowania słonecznego, z uwagi na zamożność podróżują i spędzają znaczącą część życia w krajach ciepłych. I tam dostają ogromne dawki promieniowania UV, co skutkuje wzrostem liczby zachorowań, bo ich skóra po prostu nie jest na to gotowa. Dokładnie to samo zjawisko spotkało w Polsce w latach 90. Przy ogromie pozytywnych zmian, jakie wtedy zdarzyły się w naszej wolnej ojczyźnie, jednym z negatywnych w sensie zdrowotnym było to, że staliśmy się społeczeństwem zamożnym, i którym może podróżować. I dokładnie z tego powodu od lat 90. zaczęła rosnąć w Polsce zachorowalność na czerniaka, bo zaczęliśmy wyjeżdżać, zaczęliśmy się opalać i zaczęliśmy się bardziej, że tak powiem, rozbierać na plażach Egiptu czy Tajlandii. Proszę o tym pamiętać, bo to jest prosta rzecz, którą można zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo zdrowotne, rozważnie korzystać ze słońca. Promieniowanie ultrafioletowe jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju czerniaka i innych nowotworów skóry, ale nie jedynym. Ja oczywiście nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zwrócę Państwa uwagę też na immunosupresję. Wśród nas żyje bardzo wiele osób, które z różnych powodów mają obniżoną funkcję czy obniżoną aktywność układu odpornościowego. Między innymi biorcy przeszczepów, przede wszystkim nerek, ale także serca i innych narządów, którzy, żeby te narządy nie zostały odrzucone, przewlekle zażywają leki wyłączające znaczącą część działania układu odpornościowego. I to jest bardzo poważny czynnik rozwoju wielu nowotworów, w szczególności nowotworów skóry. Dlatego wśród Państwa na pewno w otoczeniu są osoby żyjące po przeszczepie narządów i warto pamiętać o tym, że te osoby co prawda jedną chorobę mają rozwiązaną czy wyleczoną, ale skutkiem tego leczenia może być wystąpienie innego nowotworu skóry. Jak się ustrzec przed zachorowaniami na czerniaka i inne zależne od promieniowania ultrafioletowego nowotwory skóry? Bardzo prosto. Po prostu unikać ekspozycji na promieniowanie UV, czyli ultrafioletowe, czyli tak naprawdę na słońce. Absolutnie nie korzystać z solariów,
Absolutnie nie, a młodzież na szczęście w Polsce już zgodnie z prawem nie może. Jest ustawowy zakaz korzystania z solariów przez osoby przed ukończeniem 18 roku życia, ale generalnie rozsądny człowiek nie powinien, tak jak nie powinien palić papierosów, tak jak nie powinien nadużywać alkoholu, tak też nie powinien korzystać z solariów, bo to jest po prostu szkodzenie sobie samemu. Należy, jeżeli już chcemy się opalać, to powinniśmy to po południu, po 14, kiedy słońce działa słabiej. Powinniśmy zakrywać głowę, ochraniać głowę, zwłaszcza panowie, jeżeli czupryny mają mniej bujne, powinni o tym pamiętać, żeby czapkę z daszkiem, szerokim rondem ubierać. Oczywiście pokrywać ciało kremem z odpowiednim filtrem, najlepiej wodoodpornym, jeśli to jest na plaży czy latem, żeby się nie zmywał, i powtarzać aplikację odpowiedniego kremu i stosować odzież. Teraz współczesna odzież często jest przygotowana i impregnowana odpowiednimi preparatami, które dodatkowo osłabiają przenikanie promieniowania ultrafioletowego w głąb do skóry. Warto taką odzież, zwłaszcza sportową odzież, kupować. O solariach już powiedziałem, to jest absolutny nonsens, dobrowolne narażanie się na zachorowanie naczelniaka, więc apeluję do Państwa, proszę tego nie robić, to się Państwu nie opłaci. Opalenizna być może i nawet i ładna wkrótce zniknie, a zostaną trwałe, szkodliwe jej następstwa, które mogą Państwa kosztować życie. Nie warto. Proszę Państwa, ja pozwolę Państwu, niektóre slajdy będę przeskakiwał, ponieważ miałem krótko, zwięźle w pigułce, jak Pani była uprzejma powiedzieć, przedstawić zagadnienie. Nie chcę też Państwa znudzić. Wiem, że utrzymanie uwagi słuchaczy przez dłużej niż 10-15 minut, nawet przy dużej swadzie prelegenta jest trudne, więc postaram się naprawdę krótko i treściwie mówić. Gdyby jednak zauważyli Państwo na skórze zmianę, która wymaga czerniaka, to po pierwsze trzeba bezwzględnie i pilnie pójść do lekarza, do dermatologa albo do chirurga, onkologa, który oceni tę zmianę, posługując się bardzo prostymi kryteriami. Popatrzy, czy ta zmiana jest asymetryczna, popatrzy, czy ma brzegi B poszarpane, czy kolor C jest czerwony, czarny albo jest niejednolitnie zabarwiony, czy D, średnica, diametr, czy jest powyżej 6 mm i wreszcie, czy zmiana ulega pewnej ewolucji w czasie, czyli czy się powiększa, czy się zmniejsza, czy coś się z nią dzieje. Ten system od A do E, A, B, C, D, E, to jest bardzo prosty system oceny kilku widocznych gołym okiem cech zmian skórnych, które mogą nasunąć Państwu podejrzenie, że mają Państwo do czynienia z czerniakiem. To jest naprawdę bardzo prosta zasada. A jeżeli już takie podejrzenie mamy, no to wtedy potrzebny jest chirurg, który tę zmianę wytnie. Oczywiście każda z tych zmian i ta, to są czerniaki, to są takie czerniaki ewidentne, ale czasem naprawdę 2-3 mm ciemna plamka na skórze też może być czerniakiem i proszę tego sygnału absolutnie nie lekceważyć. Jeżeli już postawimy to rozpoznanie w oparciu o to, jak zmiana wygląda, to musimy tę zmianę wyciąć w całości, do tego niezbędny jest chirurg, a jeżeli zmianę wytniemy, to patolog pod mikroskopem ocenia charakter tej zmiany, ocenia, jak głęboko ona wrasta w skórę, tu w głąb skóry. Im głębiej wrasta, tym jest bardziej zaawansowana i rokowanie jest gorsze. Dlatego trzeba rozpoznawać wczesne zmiany, które są powierzchowne. Wtedy rokowanie jest wyśmienite. Praktycznie wszystkich chorych tutaj da się, powyżej 98% chorych da się przy tym stopniu wczesnym wyleczyć, a tutaj przy tym stopniu czwartym rokowanie jest dużo, dużo gorsze. Mniej więcej 1/4 chorych udaje się wyleczyć. No i na końcu trzeba się poddać leczeniu operacyjnemu, które na szczęście nie jest skomplikowane, bo to leczenie operacyjne polega, przepraszam, bo tutaj troszkę widzę, slajdy mi przeskoczyły, proszę o wybaczenie, też proszę te slajdy zignorować. Ja pokazuję przykłady dużych zmian po to, żeby Państwo pamiętali, że nie można czekać, aż wyhodują sobie Państwo albo ktoś bliski coś takiego. Trzeba przyjść ze wczesnymi zmianami, ale nawet jeżeli coś takiego wyrośnie na skórze twarzy, to proszę zobaczyć, duża zmiana, 3-4 cm, duży ubytek skóry,
a dzięki nowoczesnej chirurgii w znieczuleniu miejscowym, więc nawet bez konieczności takiej operacji rozległej, taką zmianę z wykorzystaniem technik plastycznych potrafimy załatać i praktycznie śladu po tym nie zostaje. Więc trzeba przychodzić z wczesnymi zmianami, ale jeżeli także rozpoznana jest zmiana późna, to też proszę się nie bać i nie wahać, bo my również wtedy potrafimy pomóc. Kilka przykładów czerniaków, żeby Państwo wiedzieli, jak to może wyglądać. To jest najczęstsza postać czerniaka, tak zwany czerniak powierzchowny i kilka jego przykładów na kończynach, to na podudziu, tutaj na przedramieniu, a to była, jeśli dobrze pamiętam, na skórze brzucha. No, widzą Państwo pewne cechy wspólne, czyli asymetria, nieregularny kolor, rozgałęzienia. To są takie cechy, to są oczywiście większe czerniaki, takie cechy, które powinny Państwa zaniepokoić. Czerniaki guskowe, które są rzadsze, które tworzą taki charakterystyczny, zwykle czarny guz, to tutaj myślę nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo typowa rzecz u białych, starszych kobiet w naszej części świata, tak zwany czerniak na podłożu plamy soczewicowatej. Na twarzy u starszych kobiet rasy białej najczęściej i to zwykle to są panie koło 80-tki, 90-tki, blondynki zazwyczaj, niebieskie oczy, jasne włosy, jasna skóra i u tych pań na twarzy, na policzkach tego typu czerniaki się rozwijają. One rokują dobrze, ale też trzeba z nimi pilnie pójść do lekarza. I rzadkie postaci rosnące na podeszwach stóp albo pod płytką paznokciową. Proszę o tej możliwości pamiętać. Czerniak może rozwinąć się pod płytką paznokciową i często jest błędnie rozpoznawany jako grzybica i leczony lekami przeciwgrzybiczymi. No, żadnego nowotworu nie wyleczy się lekami przeciwgrzybiczymi. Dlatego jeżeli podejmuje się leczenie takiej zmiany preparatami przeciwgrzybiczymi po miesiącu, dwóch, nie ma żadnej poprawy, to koniecznie trzeba pójść do dermatologa albo do chirurga onkologicznego, który odpowiednią diagnostykę przeprowadzi. Leczenie czerniaka jest też proste w tych niezaawansowanych postaci. Trzeba wyciąć zmianę, gdzie on był i jak widzą Państwo, nawet spory ubytek też możemy bardzo ładnie i skutecznie zeszyć. Często wycinamy taki węzeł dodatkowy, tak zwany węzeł wartowniczy, ale to też nie jest duża operacja. Widzą Państwo, to jest małe 2-3 centymetrowe cięcie w pachwinie. Następnego dnia chory może iść do domu, więc leczenie czerniaka jest proste i bezpieczne, tylko nie można zaniedbać objawów i nie można przegapić momentu, w którym trzeba pójść do lekarza. Niezwykle ważnym elementem skutecznego postępowania przeciwnowotworowego jest obserwacja po leczeniu. Dlatego każdy chory po leczeniu każdego nowotworu, czy czerniaka, czy raków skóry, czy raka piersi, czy raka jelita grubego, czy raka nerki, powinien chodzić przez wiele lat do lekarza, który go leczył, do tak zwanej kontroli onkologicznej. Dlatego, że każdy nowotwór, to jest istota tej choroby, może wrócić. Wycięcie nie daje gwarancji zdrowia. Dopiero profesjonalny, regularny nadzór zwiększa prawdopodobieństwo, że na tę chorobę już nie będziemy chorować. Proszę o tym pamiętać, proszę nie lekceważyć też tych zasad obserwacji. Do tego, co jest dobrą wiadomością dla pacjentów, coraz mniej rozległe operacje wykonujemy i coraz bardziej skutecznie możemy leczyć czerniaka, zwłaszcza tego zaawansowanego. W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono całą plejadę nowych, nowoczesnych, molekularnych leków opartych o genetykę, o biologię molekularną, które są niezwykle skuteczne w zaawansowanych postaciach czerniaka. To jest także taka rewolucja w onkologii. Więc proszę się nie bać, nie bać leczenia. Bać się należy choroby, a nie leczenia, a możliwości leczenia są naprawdę bardzo dobre i bardzo się w ostatnich czasach zmieniły. Zatem apeluję, żeby Państwo chronili siebie i swoich bliskich, aby Państwo w słoneczne dni okrywali ciało odpowiednim ubraniem, smarowali skórę odpowiednimi kremami z filtrami co najmniej, tak zwanym faktorem 30, ochraniali głowę za pomocą kapelusza, nosili okulary przeciwsłoneczne, których szkła mają filtr ultrafioletowy, aby nie przebywali na słońcu w okolicach godzin południowych, absolutnie nie korzystali z solarium. No i wreszcie, jeżeli cokolwiek Państwo zauważą, zapraszamy do specjalistów. Chowanie głowy w piasek nie jest dobrą strategią. Chowanie głowy w piasek zawsze przynosi straty, nigdy korzyści. Jeżeli pojawia się problem, to trzeba racjonalnie się z nim zmierzyć i po prostu pójść do lekarza, który się tym zajmuje, który Państwu pomoże i poprowadzi.
Oczywiście czerniak, proszę Państwa, jest groźnym nowotworem, 4000 nowych zachorowań rocznie, ale to nie jest jedyny i wcale nie najczęstszy nowotwór skóry. Całą grupę innych nowotworów skóry to są tak zwane niebarwnikowe nowotwory skóry, dużo częstsze niż czerniak, rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy. Pokażę tylko kilka przykładów. One typowo występują na twarzy. To jest rak podstawnokomórkowy, taki jakby niegojące się owrzodzenie albo taki strupek tutaj za małżowiną uszną albo na czole. To są dwa typowe miejsca występowania tego raka, bo są narażone na działanie słońca. Czoło, nos, ucho. To są obszary, które jakby najwięcej promieniowania dostają. Tutaj cztery w jednym miejscu, znowu na czole, cztery postacie kliniczne raka podstawnokomórkowego. Jedna z nich wygląda jak czerniak, ale nie jest czerniakiem. Proszę być czujnym. Druga z nich wygląda jak taka płaska zmiana, jak jakiś włókniak, ale to też jest rak podstawnokomórkowy. Inny postać raka podstawnokomórkowego, bardzo skrajnie zaawansowana postać raka podstawnokomórkowego. Proszę sobie wyobrazić, ile lat ten ktoś musiał to hodować, bo to są nowotwory bardzo wolno rosnące. I jaką krzywdę sobie zrobił, doprowadzając się do takiego stanu przez wiele lat, nie idąc wcześniej do lekarza, wcześniej, kiedy ta zmiana miała pół centymetra czy centymetr, w znieczuleniu miejscowym, w poradni, w ciągu 10 minut mógł zostać na zawsze wyleczony, a nie zrobił tego, no i konsekwencje poniósł zdrowotne bardzo poważne. Rokowanie jest oczywiście bardzo dobre. Przy tym raku w zasadzie wszystkich chorych da się wyleczyć, o ile oczywiście chory pójdzie do lekarza. Dlatego proszę zobaczyć, to i to jest ten sam nowotwór. Tu chory przyszedł wcześniej i będzie zdrowy. Tu chory nie przyszedł do lekarza, dopiero został przyprowadzony przez rodzinę, kiedy doprowadził się do takiego stanu i tego chorego wyleczyć nie możemy. Tylko dlatego, że zaniedbał zasady zdrowego rozsądku i nie udał się do lekarza z maleńką zmianą, tylko czekał na coś takiego. Drugi z najczęstszych nowotworów skóry to jest rak tak zwany kolczystokomórkowy, bardzo typowo tworzący tak zwany róg skórny. Jeżeli coś takiego Państwo zauważą, to prawie zawsze jest rak kolczystokomórkowy i także wymaga wycięcia. I to jest także proste leczenie. On często występuje też na twarzy, w obrębie wargi, ale w skrajnych przypadkach może także mieć taką postać. Proszę zwrócić uwagę, to jest maleńki guzek u starszej osoby na kończynie, rak płaskonabłonkowy, łatwy do leczenia, ale jeżeli by ten ktoś z tego slajdu nie poszedł do lekarza, to po 5-8 latach wyhoduje sobie coś takiego i wówczas nie da się tego już wyleczyć prosto, inaczej niż amputując kończynę. Więc proszę Państwa, los jest w naszych rękach, Państwa los jest w Państwa rękach, los Państwa bliskich jest w Państwa rękach. Naprawdę leczenie wczesnych postaci nowotworów jest bardzo proste i skuteczne, a leczenie zaniedbanych nowotworów jest bardzo trudne i mało skuteczne. Rak płaskonabłonkowy u palaczy może wystąpić, często występuje też na wardze. Takie niegojące się owrzodzenie na wardze to nie jest, proszę Państwa, opryszczka. To jest często nowotwór złośliwy i też wymaga chirurgicznego leczenia. Proszę na siebie uważać, proszę nie korzystać ze słońca w południe, proszę osłaniać ciało ubraniami, kapeluszem, proszę nosić okulary z filtrem UV, proszę chronić skórę, smarować odpowiednimi kremami, no i absolutnie nie korzystać z solariów. Proszę wziąć sprawy swojego zdrowia w swoje ręce, proszę być aktywnym fizycznie. Udowodniono, że aktywność fizyczna, proszę Państwa, jest skutecznym narzędziem zmniejszającym ryzyko zachorowania na wiele różnych nowotworów. To są badania na setkach tysięcy osób. Porównano osoby aktywne fizycznie i osoby, które spędzają życie przed telewizorem, i osoby, które są nieaktywne fizycznie, dużo częściej chorują na cukrzycę, choroby krążenia i nowotwory. Więc spacer z psem 2 razy w tygodniu do lasu po 2 godziny naprawdę może Państwa uchronić nie tylko przed zawałem czy udarem, ale także przed nowotworami złośliwymi. Proszę Państwa, warto szukać miejsc, które, i to w całej Polsce są takie miejsca, takie ośrodki, które w sposób specjalistyczny zajmują się leczeniem nowotworów skóry. One noszą nazwę taką mniej lub bardziej oficjalną Skin Cancer Unit, między innymi tutaj w Krakowie mamy takie Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka, ale w każdym województwie co najmniej jeden tego typu ośrodek jest. Gdyby Państwo coś takiego, takie zmiany skórne, o których tu mówiłem, zauważyli, warto do takich ośrodków się udać, a nie czekać, a nie chować głowy w piasek. Dziękuję Państwu serdecznie. Ja mam takie pytanie do Pana Profesora, które się często powtarza,
jeżeli właśnie nauczyciele tutaj obecni, koordynatorzy przeprowadzą lekcje, ale chcieliby uzupełnić uczniom takie wskazówki, gdzie się mają udać, czy potrzebne jest skierowanie, aby zobaczyć znamie albo go wyciąć. To jest, tak, ja to chyba mam na następnym slajdzie. Tak, są dwie możliwości w tej chwili w polskim systemie ochrony zdrowia. Albo rejestracja ze skierowaniem, przepraszam, bo chciałem dobrze, a zrobiłem źle. Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do poradni dermatologicznej i tutaj także dzieci. Dzieci mogą iść do dermatologa, jakby dorosłego, więc skierowanie od lekarza rodzinnego albo pediatry do poradni dermatologicznej albo do poradni chirurgii onkologicznej i w danym ośrodku można się zarejestrować, albo lekarz rodzinny zakłada. Trzeba pójść do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny zakłada pacjentowi tak zwaną kartę DILO, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i wtedy bez skierowania, ale za to z tą kartą można także pójść do specjalistycznego ośrodka. Czy to wyjaśnia? Myślę, że tak. A takie pytanie jeszcze uzupełniające, żeby zmotywować nauczycieli, ponieważ my w fundacji spotkaliśmy się z kilkoma zgonami w ostatnim czasie osób młodych. Jak dużo młodych osób trafia? Czy to są właśnie tylko tak na zdjęciach starsze osoby, czy młodzież? Młodzież też. Młodzież też. To, zasadniczo są dwa szczyty zachorowań na większość nowotworów, także na nowotwory skóry. To są albo osoby relatywnie młode, albo osoby w podeszłym wieku. Oczywiście dominuje ta grupa osób w podeszłym wieku, ale także właśnie między mniej więcej 20 a 30 rokiem życia jest dużo wczesnych czerniaków i przede wszystkim czerniaków rozpoznawanych, więc to nie jest tak, że to jest choroba ludzi starszych. Większość chorych to są osoby starsze, to znaczy po 60-65 roku życia, ale absolutnie znaczącą część stanowi, chociaż mniejszą, stanowią osoby młode. Rzeczywiście czerniak akurat dość rzadko występuje u dzieci, ale u dzieci występują często znamiona wrodzone, czasem tak zwane znamiona wrodzone olbrzymie i one także wymagają nadzoru pediatrycznego, a w życiu dorosłym potem takiego dermatologicznego, bo duże znamie wrodzone w przebiegu lat kilkunastu albo kilkudziesięciu, może ulec przekształceniu w nowotwór złośliwy. O tym też trzeba wiedzieć i pamiętać. A panie profesorze, lampy do malowania paznokci? No tak, to temat, który powraca w kółko nawet całkiem niedawno. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie wśród słuchaczy jest znacząca część pań. No i teraz mam zawsze dylemat, jak mam odpowiedzieć życiowo i po lekarsku jednocześnie. Cały czas mówiłem, że promieniowanie ultrafioletowe jest czynnikiem sprzyjającym nowotworzeniu, kancerogennym, czyli powodującym przemianę nowotworową. Ale dawka tego promieniowania musi być bardzo duża i musi być powtarzana wielokrotnie. Kulturowo piękne paznokcie polakierowane są w naszym kręgu cywilizacyjnym no, czymś pożądanym i trudno też z tym walczyć. Niemniej warto, jeżeli już decydują się panie na utwardzanie lakierów za pomocą lamp UV, a są też inne możliwości utwardzania i inne lakiery, no to pierwsza rzecz, proszę wybierać inne lakiery. Ale jeżeli już z różnych powodów się nie da, to proszę ograniczyć stosowanie tych lamp do niezbędnego minimum. Jeżeli pani to zrobi, panie to zrobią raz na rok, raz na pół roku, no to można założyć, że wielkie nieszczęście się nie stanie, zwłaszcza te lampy technicznie są no, coraz doskonalsze i lakiery coraz mniej wymagają utwardzania. Natomiast no, generalnie z perspektywy lekarskiej nie jest to dobra droga, zwłaszcza, że są lakiery, które przecież nie wymagają utwardzania lampami UV. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Z całego bardzo serca. Proszę, ja również dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że pan profesor poświęca nam czas i angażuje się w realizację tych programów pro bono, więc z całego serca dziękujemy za ten wkład. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i życzę udanej dalszej części konferencji. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozwolicie państwo, że oddamy głos panu profesorowi Krzysztofowi Tomasiewiczowi, który jest wybitnym ekspertem z dziedziny diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, wirusowego zapalenia wątroby, a jest to temat naszego kolejnego programu edukacyjnego podstępne WZW, które Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzi już od kilkunastu lat
w partnerstwie z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i tylko dzięki Państwu zaangażowaniu, wsparciu ten program ma tak ogromne zasięgi. Pan profesor wierzy, że w takiej też pigułce przekaże Państwu wiedzę, abyście Państwo mogli przekazać wiedzę swoim uczniom z zakresu profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby. Czy jest z nami pan profesor? Widzę połączenie. Pan profesor. To ja już się wyłączam i oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać i widać prezentację. Tak, wszystko w porządku. Super. Dziękuję serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję. Witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie. To jest bardzo duża przyjemność w takim gronie i do takiego grona mówić na temat wirusowego zapalenia wątroby. Proszę Państwa, idea tego szkolenia, idea tej w ogóle działań jest bardzo szczytna. Próbujemy propagować również z naszej strony jako Polskie Towarzystwo Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiej Grupy Ekspertów BIC, których jestem członkiem. Próbujemy propagować tą wiedzę, dlatego że mamy wrażenie, że te wirusowe zapalenia wątroby są postrzegane troszeczkę w sposób niewłaściwy, a mówimy o chorobach, które można zidentyfikować, które można leczyć skutecznie, w przypadku HCV wręcz wyleczyć. Natomiast mówimy o chorobach, które mogą doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji, dlatego tutaj te działania są naprawdę niezwykle istotne. Ja, żeby nie przedłużać, zacznę, powiem kilka słów na temat WZW typu A, które może nie jest jakimś takim specjalnym przedmiotem troski w naszym kraju i nie jest może takim problemem w sensie populacyjnym, o jakim będziemy mówili w przypadku B i C, bo widzicie Państwo, że te kolejne wirusowe zapalenia wątroby mają kolejne litery alfabetu, ale musimy o WZW typu A wiedzieć, dlatego że po pierwsze mamy to jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, bardzo nie lubimy tego niefachowego określenia, ale to są właśnie te przypadki zakażeń powodowanych na drodze, no, przy pomocy brudnych rąk, zaraz o tym powiem. A po drugie, jak się za chwileczkę Państwo zobaczycie, to nie do końca jest choroba z przeszłości. A więc tutaj pamiętajmy o tym, że taka choroba istnieje, że taka choroba może mieć miejsce. Nie będę Państwu mówił oczywiście żadnych szczegółów takich medycznych. Proszę się nie przestraszyć, jeżeli tam nawet na tych slajdach będą się pokazywały jakieś bardzo fachowe stwierdzenia. Natomiast muszę parę rzeczy powiedzieć, tak abyśmy sobie wspólnie doszli do jakichś konkluzji i do właściwego zrozumienia problemu. A więc po pierwsze, wirusowe zapalenie wątroby typu A jest taką chorobą, gdzie dochodzi do uszkodzenia komórek wątroby. I tutaj od razu Państwu powiem, że na szczęście tylko uszkodzenia komórek wątroby, natomiast nie ma zaangażowania układu immunologicznego, układu odpornościowego. A więc to nam jak gdyby warunkuje to, że my praktycznie nie obserwujemy odległych następstw tej choroby. Czyli trzeba przeżyć w pełni zdrowia w miarę tą sprawę ostrą. Najlepiej oczywiście w ogóle nie złapać tego wirusa. Natomiast nie dochodzi do uszkodzenia i odległych rzeczy. Ten wirus jest odporny na temperaturę do 56 stopni, a więc no, widzicie Państwo, że może sobie spokojnie przetrwać w środowisku.
Na szczęście ginie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, więc promieniowania słonecznego i tutaj wtedy jak gdyby to działanie tego promieniowania jest dla nas korzystne. No oczywiście, jeżeli dbamy o to, aby była właściwa higiena, aby były myte ręce, stosowane mydło, by były gotowane pokarmy, to wtedy nie powinno dochodzić do zakażenia. Co ważne, w wirusowym zapaleniu wątroby typu A mamy takie dosyć charakterystyczne objawy, dlatego że jeżeli już dojdzie do pełnoobjawowej choroby, to wtedy najpierw pojawia się tak zwana pierwsza faza, gdzie mamy takie objawy, no może nie do końca charakterystyczne, bo to są objawy takie ogólne rozbicie, takie pseudogrypowe, powiedzmy bóle mięśni, stawów, gorączka, albo objawy związane z przewodem pokarmowym, takie jak nudności, wymioty, ewentualnie jakieś luźniejsze stolce. To będzie ta faza wstępna. Oczywiście na bazie tych objawów nikt nie będzie podejrzewał zakażenia wirusem zapalenia wątroby, natomiast w momencie, kiedy pojawi się nam żółtaczka, to wtedy już tak naprawdę to sprawa jest oczywista, że mówimy o chorobie wątroby. A więc to jest jak gdyby no, zawsze, jeżeli ktokolwiek zobaczy u siebie czy u kogoś innego żółte oczy, jak to pacjenci mówią, więc no, żółtaczkowe zabarwienie spojówek, ewentualnie skóry, to oczywiście nie musimy myśleć o chorobie wątroby. Tutaj jeszcze też z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest, że najczęściej dochodzi do ściemnienia moczu, do jasnego stolca, więc takich objawów, które też będą sugerowały, że ta wątroba jest tam zaangażowana w to proces chorobowy. Natomiast tak jak wspomniałem, no, w większości przypadków choroba przebiega albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo, a więc no, wykrycie jej nie zawsze jest proste. Natomiast no, dzieci chorują najczęściej łagodnie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chorują starsi, bo oni chorują zdecydowanie ciężej. Przechorowanie WZWA daje odporność na całe życie. W związku z tym osoby, powiedzmy sobie, po 40-45 roku życia, które żyły w takim może już postkomunistycznym kraju, natomiast jeszcze w nie do końca właściwych warunkach higienicznych, ja mówię generalnie, nie mówię o indywidualnych warunkach, ale o takich, powiedzmy sobie, ogólnym poziomie higieny i pewnych procedur, mają szansę mieć te przeciwciała, więc mają szansę, że się zetknęły gdzieś w swoim dzieciństwie z tym wirusem i nie powinny, czy na pewno nie ulegną zakażeniu, bo tak jak Państwo widzicie, ta odporność na całe życie ma miejsce. Natomiast cała ta młodzież, powiedzmy sobie, do 40 któregoś roku życia, no, ma spore szanse na to, że jest niestety wrażliwa na WZW typu A, na tego wirusa, więc z jednej strony dobrze, że nie udało się przeżyć bez choroby, z drugiej strony no, pozostaje ta wrażliwość na zakażenie i wtedy może być problem, jeżeli nagle by w naszym kraju, czy nagle byłby kontakt, niekoniecznie w naszym kraju, kontakt z wirusem i mogło dojść do zakażenia i to wtedy musimy sobie z tego zdawać sprawę. Źródłem zakażenia zawsze będzie człowiek. I tu jest, tak jak powiedziałem, choroba brudnych rąk. Oczywiście nie musi być bezpośredni kontakt z człowiekiem, może być kontakt z zakażoną, zanieczyszczoną wodą, z produktami spożywczymi. No, tak jak wspomniałem wcześniej, choroba brudnych rąk, a więc wiadomo, że w ten sposób się ta choroba będzie przenosiła. Okres wylęgania jest około 30 dni, około miesiąca, a więc to, co jest ważne, to, że w tym okresie, jak gdyby pod koniec tego okresu pacjent zaczyna już, osoba zakażona zaczyna wydalać wirusa, więc może stanowić źródło zakażenia dla innych, natomiast sama jeszcze nie ma żadnych objawów i to jest niezwykle istotne. Tak jak wspomniałem, wirusowe zapalenie wątroby A występuje na całym świecie, przede wszystkim na terenach o złym stanie sanitarno-higienicznym, ale my też przeżyliśmy w roku 2016 zachorowania w krajach rozwiniętych. To są dane z naszego kraju, widzicie Państwo, że 16 rok, ale tak naprawdę 17 zaczęły się duże ilości zakażeń, które trwała ta, powiedzmy sobie, epidemia do roku 2019. Jeżeli teraz rozmawiamy sobie o WZW typu A, to też musimy wspomnieć o tym, że były ogniska zakażeń również wśród osób przybywających z Ukrainy. Ostatnio tego nie notujemy, ale też wiemy, że ta epidemiologia tej choroby wśród tych osób może być inna.
Mówimy o działaniach przede wszystkim nieswoistych, a więc przestrzeganiu pewnych standardów higienicznych, ale również myciu rąk po wyjściu z łazienki, przygotowaniu właściwych posiłków. To trzeba cały czas wszystkim przypominać. Ja wiem, że wszyscy to niby wiedzą, ale później my mamy konsekwencje w klinice takie, że przyjmujemy osoby na przykład z WZWA, czy przyjmujemy osoby z zatruciami pokarmowymi, które są związane właśnie z nieprzestrzeganiem pewnych zasad. A więc o tym pamiętajmy, o tym uczmy wszystkich, edukujmy młodzież, że naprawdę mydło i woda są najlepszym sposobem na uniknięcie wielu zakażeń, wielu problemów infekcyjnych. Dla nich to jest truizm, ale gwarantuję Państwu, że naprawdę ta nauka daje dobre rezultaty i powinniśmy w tym kierunku iść. Oczywiście mamy również szczepionki, mamy szczepienia dwudawkowe, mamy szczepienia trzydawkowe w momencie, kiedy łączymy to szczepienie z WZW typu B, a więc w tym momencie, jak gdyby, jeżeli ktoś wymaga takiego szczepienia, to ma taką możliwość zaszczepienia się. Kogo szczepimy? Przede wszystkim osoby, które przebywają w dużych skupiskach, a więc tutaj no, chociażby koszary, internaty, prawda, dom opieki, ale również dobrze byłoby, gdyby poszczepieni byli nauczyciele, czy osoby przebywające w szkołach, czy w oddziałach szpitalnych, osoby mające kontakt z żywnością, jak również osoby z chorobami wątroby i do tego ludzie wyjeżdżający do krajów o wysokiej endemiczności, a więc jako takie szczepienie przed podróżą. Pamiętajmy o tym, że taka możliwość jest, że taka szczepionka jest bardzo skuteczna, daje bardzo długotrwałą odporność i możemy zasugerować takie szczepienie również innym osobom. Przeciwwskazań praktycznie nie ma, są to te przeciwwskazania, które są w przypadku każdej szczepionki, a więc tutaj ostre choroby gorączkowe, ewentualnie nadwrażliwość na jakiś składnik szczepionki, a więc możemy spokojnie te szczepienia propagować. Proszę Państwa, drugi wirus zapalenia wątroby w kolejności alfabetycznej to jest WZW typu B. Ja bym mógł o WZW typu B mówić kilka godzin, także pozwolę sobie rzeczy najważniejsze, tylko powiedzieć takie na potrzeby edukacyjne i celowo tutaj dałem ten angielski tytuł, który moim zdaniem bardzo dobrze odzwierciedla to, co jest w przypadku WZWP. To jest rzeczywiście silent killer, to jest rzeczywiście historia, która nam się dziś wymyka jak gdyby z naszego postrzegania tej choroby, dlatego że wszyscy wiedzą, że mamy skuteczne szczepienie przeciwko WZW typu B i każdemu się wydaje, że WZWP już po prostu nie istnieje. A to niestety jest nadal silent killer i o tym musimy pamiętać. Jeżeli spojrzymy sobie na dane epidemiologiczne, to wiemy o tym, że mniej więcej 30 do 60% ludności miało kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu B. Wiemy o tym, że większość osób żyjących z HBV nie ma objawów zakażenia do momentu, kiedy wystąpi zaawansowana choroba wątroby, a więc tak naprawdę każdy ma możliwość rozwinięcia pewnych powikłań. Niestety, tak jak Państwo widzicie, tutaj bardzo negatywne, może ja bym troszeczkę na to spojrzał w tej chwili bardziej optymistycznie, ale dane sprzed kilkunastu lat jeszcze mówiły o tym, że 1 na 4 osoby ma duże szanse, z przewlekłym zakażeniem HBV ma duże szanse na to, żeby mieć te negatywne konsekwencje. Oczywiście szczepienie istnieje, to wiemy, że ta szczepionka istnieje, natomiast myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że my od dawna szczepimy pacjentów przeciwko HBV noworodki, które są urodzone z matek HBS dodatnich. Wtedy one otrzymują i szczepionkę, i immunoglobulinę. Natomiast wszystkie noworodki w tej chwili są szczepione 3 dawkami w miesiącach 0,1,6. Tylko pytanie od kiedy? Otóż bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że w Polsce dzieci są szczepione od roku 1995, a więc potencjalnie każda osoba urodzona przed rokiem 1995, nawet jeżeli była później w okresie swojego życia zaszczepiona przeciwko WZW typu B, mogła ulec zakażeniu i mogła jak gdyby tego wirusa mieć w sobie, bo jeżeli zaszczepimy osobę już zakażoną, to oczywiście efekt ochronny tego szczepienia będzie praktycznie niewidoczny i niewiele będziemy na ten temat mogli pozytywnego w tym momencie powiedzieć. Oczywiście my się zastanawiamy, czy ta szczepionka daje nam długotrwałą odporność, dlatego że przeciwciała przeciwko temu fragmentowi wirusa, który znajduje się w szczepionce, one dosyć szybko spadają, ale mamy dane, że odporność tak zwana komórkowa pozwala nam na zabezpieczenie na wiele, wiele lat, być może na zawsze nawet,
Widzimy, że zwłaszcza w Azji, gdzie ta szczepionka jest stosowana na bardzo szeroką skalę i gdzie bardzo dużo jest tych zakażeń WZW typu B, w populacjach szczepionych nie obserwuje się już tych zakażeń, a więc ta szczepionka na pewno działa. Jeżeli ktoś nie był zaszczepiony przeciwko WZW typu B w ramach kalendarza szczepień, to warto, aby takie szczepienie przyjął. Tutaj trzeba się wykazać niestety własną aktywnością i o takie szczepienie poprosić lekarza rodzinnego. Kto powinien być przebadany w kierunku WZW typu B przed szczepieniem? Na pewno takie badania w ogóle, nie tylko przed szczepieniem, są zalecane wszystkim osobom, które mogły mieć kontakt z wirusem. Również rutynowo takie badania prowadzone są u kobiet w ciąży. A więc tutaj te testy serologiczne można propagować u każdej osoby, która ma możliwość bycia zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu B. Niestety na końcu tej choroby, tego zakażenia, a później choroby wątroby, widzimy już takie rzeczy, a więc dysfunkcje miąższu wątroby, różnego rodzaju nadciśnienie wrotne, różne manifestacji, różnego rodzaju objawy pozawątrobowe i proszę pamiętać o tym, że to jest wirus, który ma potencjał onkogenny, a więc może spowodować rozwój raka wątrobowo-komórkowego. Niestety w przypadku wirusa typu B rak wątrobowo-komórkowy może wystąpić na każdym etapie choroby wątroby, a więc nie trzeba mieć marskości, żeby rozwinąć raka wątrobowo-komórkowego. Zupełnie inaczej niż w HCV. I to troszkę tak chcemy postraszyć tym wirusem, dlatego że mam wrażenie, że tutaj, w sensie pozytywnym oczywiście, bo tutaj mamy wrażenie, że wiele osób w Polsce żyje z wirusem zapalenia wątroby typu B, nie mając pojęcia w ogóle o tym, że jest zakażony. Proszę Państwa, HCV. HCV, ostatni wirus w tej układance alfabetycznej. Pamiętajmy o tym, że to znowu jest patologia wątroby, dosyć często spotykana na świecie, że znowu jest to choroba, która przez wiele, wiele lat przebiega w sposób zupełnie bezobjawowy, natomiast na końcu mamy znowu marskość wątroby, raka wątrobowo-komórkowego i wszelkiego rodzaju powikłania z tym związane. Jak Państwo widzicie, rozkład tego wirusa na całym świecie występuje w sposób nierównomierny, a więc mamy takie kraje, gdzie jest go bardzo dużo, takie jak Azja czy chociażby Egipt, chociaż Egipt już w tym momencie przeszedł troszkę, zmienił kolor, dlatego że tam większość osób została zidentyfikowana i wyleczona, ale mamy też kraje takie, gdzie ta wiremia występuje w sposób, gdzie to zakażenie występuje zdecydowanie rzadziej. No tutaj na tej liście najczęściej, największej liczby zakażonych, no Polski akurat nie ma, jest Ukraina tutaj na czerwono zaznaczona, ale proszę pamiętać, że w naszym kraju to jest około 140 tysięcy osób. Zaraz do tego wrócę. Natomiast w związku z tym, że my mamy bardzo skuteczne terapie zakażenia HCV przede wszystkim, ale i HBV, proszę zobaczyć, co zrobiła Światowa Organizacja Zdrowia w roku 2016. Mianowicie wyznaczyła taką strategię likwidacji wirusowych zapaleń wątroby jako problemu zdrowia publicznego, co jest równoważne z 90% redukcją liczby nowych zakażeń i 65% redukcją liczby zgonów związanych z HCV. Dlatego, że jeżeli mamy sytuację taką, że pacjenta wyleczamy z zakażenia HCV, a w tym momencie leczymy około 99%, to losy pacjenta są zdecydowanie inne. Tu nie będę analizował tych wykresów, ale proszę mi wierzyć, że te takie szybko spadające krzywe, czyli mówiące o przeżywalności i o możliwym rozwoju raka wątrobowo-komórkowego, to są te osoby, które rozwinęły marskość i nie były leczone przeciwwirusowo, a więc o tym należy pamiętać. Natomiast to, co tutaj Państwo widzicie, a więc tą sytuację aktualną, no jest przed kilku lat, ale ona się trochę zmieniła, ale powiedzmy sobie nie aż tak do końca. Nadal mamy bardzo dużą liczbę osób, których rozpoznanie HCV nie zostało postawione, a więc osoby chodzące z zakażeniem HCV, które niestety nie zostały leczone, nie zostały zidentyfikowane i nie zostało wdrożone jakiekolwiek postępowanie. I jeszcze raz wracamy do historii naturalnej zakażenia HCV. Tak jak Państwu powiedziałem, przez wiele lat ta choroba przebiega podstępnie,
Dopiero później, po pewnym czasie, często po 20 latach, powoduje marskość wątroby. Proszę pamiętać o tym również, że każdy pacjent choruje, każda osoba zakażona choruje inaczej, a więc mamy osoby, które bardzo szybko rozwijają marskość wątroby, mamy takie, które mogą 30-40 lat chodzić bez marskości wątroby, ale nigdy nie wiemy tak do końca, kto w jaki sposób będzie manifestował to zakażenie HCV. Natomiast no, tego typu obrazki niestety, które pokazujemy, one, to jest wizualizacja oczywiście, ale tak to wygląda również w naturze, a więc ta marskość wątroby czy rak wątrobokomórkowy obecny w wątrobie, to nie jest miły widok w momencie, kiedy widzimy tego pacjenta na stole operacyjnym czy w czasie laparoskopii, a więc no, naprawdę ta wątroba ulega zniszczeniu, ulega przebudowie, ona przestaje działać, wytwarza się nadciśnienie wrotne i to powoduje wszystko, całe zło, które się w tym momencie dzieje. Oczywiście my mamy liczne dodatkowe czynniki, które przyspieszają postęp choroby, na pewno alkohol w tym momencie. Alkohol jest takim głównym wrogiem pacjentów zakażonych HCV, ale myślę, że również w ogóle alkohol jest wrogiem wątroby, należy tak to uznać. Ja tutaj myślę, że przy okazji przemycania tych, przepraszam, przy okazji szkolenia tych osób można by przemycić taką informację do młodych osób, że alkohol, w tym również piwa, może przede wszystkim piwo, są naprawdę negatywnie oddziaływują na rozwój wątroby i na przebieg, no, dojrzewanie i w ogóle cały proces życia takiej młodej osoby, dlatego że no niestety widzimy te dramaty związane z takim spożywaniem tego napoju alkoholowego, jakim jest na przykład piwo, które ma niby nieść radość, ale dla wielu pacjentów to kończy się tragicznie, a więc tutaj myślę, że o tym alkoholu warto byłoby również wspomnieć. W przypadku HCV pamiętajmy, że do zakażenia dochodzi najczęściej na drodze pozajelitowej, a więc poprzez uszkodzoną skórę. Mogą to być zabiegi związane z pobytem w szpitalu czy z jakimiś zabiegami operacyjnymi, ale mogą też zakażenia być w czasie takich zabiegów poza służbą zdrowia, na przykład zabiegi upiększające, tatuaże, kosmetyczka, piercingi i tak dalej, i tak dalej. No, do tego dochodzi jeszcze kwestia zakażeń w dużym odsetku u osób korzystających z środków odurzających i to proszę mi wierzyć, nie tylko dożylnych. Nie tylko dożylnych, dlatego że generalnie korzystanie z środków uzależniających z narkotyków wiąże się z ryzykownymi zachowaniami i wtedy może dochodzić do zakażenia różnymi wirusami. Widzimy tutaj pewne badania, które były prowadzone, a więc no mówimy o tych kilku procentach przeciwciał, mówimy w tej chwili o 0,9-0,5. Tutaj te szacunki są różne, w zależności oczywiście od grupy, w jakiej będziemy te badania przeprowadzali. Tak jak powiedziałem, 140 tysięcy to jest taka potencjalnie liczba osób, które chodzą z wirusem HCV i nie mają pojęcia o tym, że chodzą. Tutaj pokazuję Państwu takie nasze działania, prowadzenie badań przesiewowych i tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że my myśleliśmy, że tych zakażeń wykryjemy bardzo wiele w domach opieki, natomiast proszę zobaczyć, że zdecydowanie większa zapadalność okazała się wśród osób, które były testowane przy okazji koncertów czy festiwali, a więc osób potencjalnie młodych, które były zakażone prawie trzykrotnie częściej niż osoby starsze. A więc tutaj to pole do popisu jest. Oczywiście wiemy, że te konsekwencje medyczne, przyczyny zakażenia są bardzo dobrze zdefiniowane. Wiemy o tym, że te pewne aplikacje leków mogą prowadzić do zakażeń, ale to jest tak naprawdę już przeszłość. W tej chwili w zakresie na przykład tego sprzętu jednorazowego, no nikt w normalnych warunkach nie stosuje jednorazowego sprzętu wielokrotnie, ale już stosowanie takiego sprzętu przez na przykład narkomanów absolutnie się zdarza. Także o tym proszę pamiętać. Czyli dożylna i donosowa narkomania jest tutaj tym punktem, gdzie do tego zakażenia może dochodzić. Oczywiście zakażenie może przychodzić również z matki na dziecko, o tym pamiętamy, także musimy o tym mówić. Wiemy o tym, że są pewne grupy zawodowe, które mają zwiększone ryzyko zakażenia, ale też jak gdyby tutaj kwestia jest troszkę chyba przeszacowana, dlatego że my w naszych badaniach
prowadząc badania wśród na przykład lekarzy czy pielęgniarek, nie widzimy aż tak dużo tych zakażeń, natomiast takie zakażenia widzimy wśród osób właśnie z różnych poddawanych różnym procedurom pozamedycznym, a więc myślę, że powoli ten ciężar zakażenia może przesuwać się również w tym kierunku. My mamy pewne wskazania do wykonywania badań w kierunku zakażenia HCV, ale chcielibyśmy, aby wszyscy przynajmniej raz w życiu byli przebadani pod tym kątem. I to proszę traktować jako takie ewentualne zalecenie. Oczywiście, jeżeli ktoś w wywiadzie ma liczne hospitalizacje, zwłaszcza przed rokiem 93, kiedy zostały wprowadzone testy anty-HCV do powszechnego użytku, to takie osoby muszą, powiedziałbym wręcz obligatoryjnie, być przebadane w kierunku zakażenia HCV. Ale każdy, kto miał jakiekolwiek zabiegi, powinien się liczyć z tym, że tego wirusa, mówiąc nieładnie, mógł złapać, mógł ulec zakażeniu i takie badania należałoby przeprowadzić. Badanie jest bardzo proste, dlatego że my oznaczamy, znaczy osoba dokonująca testy przesiewowe oznacza te przeciwciała anty-HCV. Później my w poradniach hepatologicznych czy chorób zakaźnych wykonujemy badania genetyczne oznaczające HCV RNA, potwierdzamy zakażenie i później prosta droga już do leczenia tego pacjenta. A więc tutaj ta cała diagnostyka jest jak gdyby po naszej stronie w celu potwierdzenia kwalifikacji pacjenta i w celu już takich badań całkowitych. Również nie wykonujemy w tej chwili u większości biopsji wątroby, dlatego że mamy takie metody nieinwazyjne, a więc możemy w sposób całkowicie bezkrwawy, bezbolesny dokonać oceny wątroby, w jakim stopniu ta wątroba jest chora. Natomiast myślę, że zakończyłbym chyba tak naprawdę tym slajdem, dlatego że to jest taki powód nasz do dumy, bo jeszcze 10 lat temu stosowaliśmy głównie interferon pegylowany rybawirynę ze skutecznością taką, jak Państwo tu widzicie, a więc na poziomie około 40% w genotypie pierwszym, który najczęściej występuje w Polsce. Potem troszkę zwiększyliśmy tą efektywność tego leczenia. Natomiast w tej chwili tak naprawdę doszliśmy do 100%. Tutaj nawet 95% to już jest bardzo, takie bym powiedział, pesymistyczne spojrzenie. Myślę, że jest raczej 99% skuteczności leczenia. I dzięki temu jesteśmy w stanie wyleczyć tak naprawdę praktycznie każdego, kto jest zakażony HCV. No ale pamiętajmy o tym, że jeżeli weźmiemy się za leczenie przeciwwirusowe na etapie marskości, to tak naprawdę ten powrót do normalności dla wielu osób może być niemożliwy. A więc absolutnie leczenie powinno odbywać się na etapie wczesnego zaawansowania choroby, a to się wiąże z tym, że powinniśmy wykrywać tych pacjentów jak najwcześniej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to wystąpienie. Jak przypomnę Państwu, pan profesor poświęcił czas pro bono, zaangażował się w Państwa przygotowanie do realizacji tego programu edukacyjnego. Mam nadzieję, że zostało to przekazane Państwu w bardzo przystępny sposób i zachęci to Państwa do realizacji lekcji. Mam pytanie jeszcze do pana profesora. Jak pokierować młodego człowieka, gdzie może dziś sprawdzić, czy jest zakażony wirusem HCV w najprostszy sposób? Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że od 1 lipca ubiegłego roku lekarz rodzinny ma w swoim koszyku świadczeń możliwość wykonania przeciwciał anty-HCV, a więc każdy lekarz rodzinny może takie badanie zlecić. Do tego są te badania prowadzone w różnych punktach diagnostycznych, takich prowadzone przez organizacje, tak zwane NGOs, a więc organizacje pozarządowe, które mają możliwość testowania w kierunku różnych wirusów, w tym HCV, HIV, HBS, a więc tutaj takie punkty znajdują się w każdym większym mieście. Ale jeżeli ktoś nie chce korzystać z takiego punktu, to jeszcze raz przypominam, lekarz rodzinny jest tym właściwym adresem. No, oczywiście takie badania są wykonywane też we wszystkich laboratoriach. Komercyjnie to jest kwota, nie wiem, 20-30 zł. Nie zachęcam do wydawania pieniędzy, dlatego że po to walczyliśmy przez lata, żeby to badanie trafiło do portfolio, mówiąc ładnie, lekarza rodzinnego. A więc tutaj absolutnie to jest chyba najbardziej właściwy kierunek. I takie pytanie, które mam nadzieję, że tutaj też Państwa zmotywuje do realizacji tych lekcji. Jak dużo młodych ludzi pan profesor ma w swojej klinice?
Powiedziałbym mnóstwo, dlatego że w tej chwili to, co obserwujemy w tym momencie, to są osoby, które trafiają do nas niestety znowu na bardzo zaawansowanym etapie choroby. To jest smutne, dlatego że myśmy 3-4 lata temu mówili świetnie, wyleczyliśmy większość pacjentów z marskością i teraz będziemy tylko leczyli tych z małym zaawansowaniem choroby. Natomiast no, ja w dniu wczorajszym włączyłem dwie osoby z marskością z zakażeniem HCV. Nie ma tygodnia, żeby nie trafiał młody człowiek z dużym zaawansowaniem choroby wątroby. Ja celowo też wspomniałem w tym wystąpieniu o alkoholu, dlatego że może nie wśród dzieci szkolnych, ja głęboko wierzę, że wśród dzieci szkolnych to nie jest problem, ale wśród osób młodych, powiedzmy sobie 20-20-paroletnich, kultura picia, może inaczej, przyzwyczajenie do spożywania na przykład dużych ilości piwa jest dla mnie przerażające. To jest, nie wiem z czego to wynika, natomiast my bardzo tutaj propagujemy takie no bezpieczne podejście do tego tematu, bo ja bym chętnie powiedział w ogóle na pewnym etapie no ograniczenie zdecydowane spożywania alkoholu. No nie wyobrażam sobie, żeby młody człowiek jeszcze w wieku szkolnym mógł to robić bezkarnie w sensie konsekwencji i w sensie konsekwencji zdrowotnych przede wszystkim. Dlatego że naprawdę jest to sytuacja, kiedy ten, jeżeli ktoś jest zakażony HCV albo jakimś innym wirusem i do tego dołoży się jeszcze alkohol, to ten postęp choroby jest wtedy błyskawiczny. A więc no, musimy też mówić o tych wszystkich czynnikach, które negatywnie wpływają. Tu, jeżeli już jestem przy głosie, bym powiedział również o tak zwanych energetykach. My mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają uszkodzenie wątroby na skutek spożywania nadmiernych ilości napojów energetyzujących. A więc tutaj też warto by było dwa słowa przy okazji tej edukacji o tym wspomnieć. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi. Wybaczamy, bo pan profesor na pewno ucieka do swoich obowiązków. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, za możliwość podzielenia się tymi najważniejszymi informacjami. I teraz pozwolicie państwo, że ja postaram się w pigułce przedstawić państwu główne założenia tych dwóch programów, które realizujemy. Pokaz slajdów. Mam pytanie, czy jest widoczna prezentacja? Widoczna. Super, bardzo dziękuję. A więc, szanowni kochani koordynatorzy, dzięki którym edukujemy ogromną ilość uczniów w całej Polsce. Chciałabym państwu pokrótce powiedzieć sposób realizacji tych programów oraz to, co państwo macie, jakie narzędzia, edukując młodzież. Nasze programy Podstępne WZW i Znamie Znamiem jest już realizowane prawie że we wszystkich województwach, bo 15 w całej Polsce. Realizujemy je od kilkunastu lat, zwłaszcza Podstępne WZW, które jest naszym sztandarowym programem, ponieważ nasza fundacja została założona przez osoby chorujące na wirusowe zapalenie wątroby. Jestem też jednym z założycieli fundacji, ponieważ kiedyś sama przeszłam wirusowe zapalenie wątroby typu C i gdybym nie oddała honorowo krwi w stacji krwiodawstwa w 2003 roku, nigdy bym się o tym nie dowiedziała. Co już zostało powiedziane, zakładaliśmy w czasie pandemii, że może spaść liczba wyedukowanych uczniów. W ubiegłym roku chcieliśmy wyedukować i wyposażyć 1700 koordynatorów i wyedukować około 150 tysięcy uczniów. I pomimo pandemii udało nam się to zrealizować. W Podstępnym WZW prawie że 150 tysięcy. Proszę zauważyć, Podstępne WZW jest realizowane od roku szkolnego 2011-2012. Zaczynaliśmy od jednego województwa, kolejno przyłączały się kolejne w realizacji tego programu. A w programie Znamie Znamiem, który realizujemy wraz z Akademią Czerniaka, przy wsparciu ekspertów z Akademii Czerniaka od 2015 roku,
udało nam się wyedukować blisko 200 tysięcy uczniów w naszym kraju. To wszystko się odbywa dzięki honorowemu patronatowi Głównego Inspektora Sanitarnego i dzięki współorganizacji tych programów z wojewódzkimi sanitarnymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Program podstępny WZW, nasz sztandarowy program, ponieważ Fundacja Gwiazda Nadziei jest fundacją, która została stworzona głównie, żeby wspierać osoby w chorobach, z chorobami wątroby, ma patronat, jak wspomniałam, honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego, ale również jest realizowana przy współpracy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, czyli czołowych ekspertów w leczeniu chorób zakaźnych, którzy dbają o to, aby te treści, które Państwu przekazujecie, i tutaj również występują ci eksperci, jak mieliście Państwo przyjemność wysłuchać pana profesora Tomasiewicza. Eksperci dbają o to, jaki materiał jest przekazywany. Materiały drukowane, które Państwo otrzymujecie w ogromnych nakładach za pośrednictwem powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, również szata graficzna, odświeżanie tej szaty w trakcie tych lat, już to też nastąpiło, odbywa się dzięki sponsorowi, który przekazał nam grant na realizację tego programu, jest to firma Gilead. Wirusowe zapalenie wątroby jest dużym problemem. Światowa Organizacja Zdrowia już dawno ogłosiła, że więcej osób, albo co najmniej tyle samo, umiera na całym świecie z powodu wirusowego zapalenia wątroby, niż na wirus HIV, o którym tak dużo się mówi. Jest to naprawdę problem. W naszym kraju bardzo dużą uwagę zwracamy na liczbę zgonów w wyniku wypadków komunikacyjnych. Staramy się ciągle poprawiać coś w tej kwestii, a prawie że wcale nie mówi się o zgonach w wyniku działania wirusowego zapalenia wątroby, a ta liczba, zauważcie Państwo, jest podobna, a tylko za 60% raka wątroby odpowiada jeden wirus, HCV, wirus zapalenia wątroby typu C. W Polsce, jak pan profesor też tutaj powiedział, mamy 140-150 tysięcy osób zakażonych wirusem HCV, które nie wiedzą o tym. I bardzo istotne jest to, że osoby, które u nas goszczą, które uciekły przed działaniami wojennymi, również mogą być zakażone. Na Ukrainie ten problem jest 10-krotnie większy. I szacunki na to wskazują, iż 2 miliony osób, które przybyły teraz do Polski, mogą być zakażone również, i to może być podobna liczba osób, czyli 100 tysięcy osób zakażonych, nieświadomych. Jeśli co piąty Polak wie o swoim zakażeniu, to obywatel Ukrainy co dziesiąty wie, że jest zakażony wirusem HCV. Ja nie chcę tutaj, broń Boże, stygmatyzować. Ja chcę tylko Państwa i samorządy zachęcić do wsparcia tych osób w wykryciu swojego zakażenia i wyleczeniu, ponieważ te osoby mają równy dostęp do służby opieki medycznej, do programów zdrowotnych, jak Polacy. Do naszej fundacji często trafiają osoby na bardzo późnym etapie. Ja ubolewam, gdy słyszę w słuchawce na infolinii, gdy ktoś ma raka wątroby, zazwyczaj spowodowanego wirusowym zapaleniem wątroby typu C, typu B i wykrytego na bardzo późnym etapie. Dlatego, że większość zakażeń w Polsce to są zakażenia, do których doszło w wyniku kontaktu z służbą zdrowia, nie zdajemy sobie sprawy i nie widzimy powodu, żeby się zbadać. I dlatego Polacy reagują i szukają diagnostyki, kiedy już mają bardzo poważnie zniszczoną wątrobę albo kiedy już jest nowotwór wątroby. Dlatego nasza fundacja od samego początku wśród wielu działań, które realizuje, podjęła sobie za sztandarowe zadanie pomoc, wsparcie w edukacji młodzieży na temat podstępnego wirusowego zapalenia wątroby. Ja odsyłam Państwa do strony, którą Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzi. Jest to strona hcvinfo.pl, gdzie nie tylko się znajduje ciekawy poradnik, który tutaj został opracowany przez pana profesora Krzysztofa Tomasiewicza, gdzie jest najnowsza wiedza na temat diagnozowania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby, ale również na tej stronie jest taka zakładka, gdzie się leczyć, czyli gdzie znajdują się miejsca, w których może dostać pacjent zupełnie za darmo, w pełni finansowane dla osób ubezpieczonych, leczenie przeciwwirusowe
i również zakładka, gdzie się badać, gdzie są zaznaczane miejsca, gdzie można bezpłatnie zrobić w ramach bezpłatnych akcji badań testowanie. Celem realizacji programu Podstępne WZW jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie swoich zachowań, ale również kształtowanie postawy tolerancji wobec osób już zakażonych. Jeśli dziś mamy na szczęście takie czasy, że osoba zakażona bardzo szybko może być wyleczona z wirusowego zapalenia wątroby typu C, a wirusowe zapalenie wątroby typu B można poskromić, można kontrolować poziom wiremii, mamy trochę inną sytuację. Ale zwłaszcza w przyszłości osoby z wirusowym zapaleniem wątroby czuły się stygmatyzowane, same się wycofywały i czuły również taką krzywdzącą stygmatyzację ze strony otoczenia. Chciałabym, aby dzięki tym lekcjom Państwo, uczniowie, mogli się dowiedzieć, jak się przenosi to zakażenie i że osób zakażonych nie należy odsyłać na bezludną wyspę. Dzięki współpracy z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, dzięki współpracy koordynacji tego programu przez koordynatorów z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Państwo możecie te lekcje realizować w szkołach, za co jesteśmy wszystkim Państwu niezmiernie wdzięczni. Programy zarówno Podstępne WZW, jak i już będę nawiązywać program Z nami, może być realizowany przez nauczyciela biologii, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, nauczyciela wychowania fizycznego, pielęgniarkę szkolną lub innego nauczyciela posiadającego przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Program kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ale zarówno Podstępne WZW, a zwłaszcza Z nami, który jest trochę przystępniejszy, jeśli chodzi o wiedzę, nie mamy jako fundacja żadnego sprzeciwu, aby był realizowany w starszych klasach szkół ponadpodstawowych, jeśli Państwo tylko wyrażacie chęć w realizacji takich lekcji. Koordynacją zajmuje się wojewódzka stacja. Powiatowa stacja dystrybuuje Państwu materiały drukowane, które w bardzo dużych ilościach prosto z drukarni kierowane są do województw. Sprawozdawczość z realizacji tych programów kierujecie Państwo do koordynatorów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Zakładamy, że na przeprowadzenie programu lekcji o podstępnym WZW wystarczą 2 godziny lekcyjne. Nie muszę Państwu chyba tutaj dokładnie to referować, jaki jest sposób realizacji programu w szkołach, ponieważ Państwo jesteście ekspertami w tej dziedzinie, Państwo jesteście świadomi, że taki program należy, realizację takiego programu uzgodnić z Radą Pedagogiczną, opracować harmonogram, przeprowadzić zajęcia, rozmowy z młodzieżą, poinformować o przeprowadzaniu zajęć rodziców. A jakie materiały Państwu proponujemy i zachęcamy do korzystania z tych materiałów. Na naszej stronie internetowej macie Państwo do pobrania gotową prezentację, którą Państwo, nauczyciele, możecie wykorzystać w trakcie lekcji. Mam nadzieję, że prezentacja jest przygotowana w sposób graficznie ciekawy i przystępny. Zachęcam do pobrania tej prezentacji i uruchomienia w trakcie lekcji. Macie Państwo spoty telewizyjne. Macie Państwo poradnik zawierający konspekt lekcji. Również staramy się do wszystkich województw taki poradnik w wersji drukowanej Państwu dostarczyć. Tablicę edukacyjną, którą tutaj widać w prawym górnym rogu, która mam nadzieję, że po lekcji zostanie w klasie, aby utrwalić wiedzę uczniów. I zakładki do książki dla uczniów, gdzie na odwrocie tych zakładek macie Państwo drogi zakażenia. Staramy się jako fundacja, aby te nakłady tych drukowanych materiałów zaspokajały potrzeby w województwie, w każdym województwie. Macie Państwo ankietę wiedzy przed i po wersji drukowanej, do której nie zmuszamy, ale zachęcamy do zbadania wiedzy uczniów. Jeśli ktoś z Państwa czuje niedosyt, zwłaszcza w czasie pandemii czuliśmy, że taki materiał musi być jak najszybciej stworzony, to mamy wykład eksperta medycznego, pani doktor Barbara Baka-Ćwierz z Krakowa pozwoliła nagrać taki wykład do Państwa, do koordynatorów, gdzie również Państwo możecie odsłuchać taki wykład przed lekcją. Nie jest to wykład dla uczniów, tylko dla Państwa, dla koordynatorów. I to wszystko znajduje się na naszej stronie, łącznie z tym poradnikiem drukowanym,
Jeśli do Państwa drukowany poradnik nie dotarł, to na naszej stronie internetowej ten poradnik w wersji do pobrania elektronicznej jest do pobrania. Tak wygląda prezentacja i forma graficzna, którą Państwo możecie wykorzystać w czasie lekcji. Ankiety wiedzy, o których wspomniałam. I to jest widok z spotów, w których wystąpili znani polscy aktorzy. Ten spot jest jeden krótszy, taki do celów, do publikacji w mediach, a drugi trochę dłuższy właśnie do prezentacji w czasie lekcji, kiedy aktorzy mówią w bardzo przystępny sposób, w krótkim czasie. Nie zabierze to Państwu dużo czasu na lekcji, możecie Państwo taki spot uruchomić. Również chciałam zaznaczyć, iż ci aktorzy wystąpili pro bono dla Fundacji Gwiazda Nadziei. To jest adres strony internetowej Gwiazdy Nadziei, gdzie wszystkie te materiały w wersji edytowalnej, bez logowania się w jakikolwiek sposób. Chcemy Państwu udostępnić szeroko te materiały, Państwo mogliście przeprowadzić lekcje. Możecie Państwo tutaj pobrać. Program Znamie Znamie. Dlaczego organizacja taka jak Gwiazda Nadziei realizuje ten program, mimo iż nie jest on związany z wątrobą? To przyniosło życie. Jedna z bardzo bliskich osób fundacji w ciągu kilku miesięcy zniknęła z tego świata, ponieważ zachorowała na czerniaka. Myśmy już realizowali szeroko program podstępny WZW i właśnie podpowiedzią były głosy z stacji wojewódzkiej z Katowic, gdzie powiedziano nam, dlaczego nie robicie nic o czerniaku, i to jest tak potrzebny temat, i to widać po Państwa zainteresowaniu, Państwa koordynatorów szkolnych. W Polsce każdego roku na czerniaka zapada około 4000 osób. Eksperci twierdzą, że jest to najzłośliwszy nowotwór i który bardzo szybko postępuje. Myśmy to widzieli na własne oczy, kiedy u nas umierały osoby, które szukały u nas pomocy w wieku 21-23 lat. Można było to wszystko tego uniknąć, gdyby odpowiednio wcześnie małe znamie było usunięte. To wybrzmiało na pewno w wykładzie tutaj pana profesora Wysockiego. Gdyby znamie było wycięte odpowiednio wcześnie, nie dochodzi do tak poważnej choroby, tylko trzeba wiedzieć i uczulić młodzież, aby się obserwować, aby obserwować swoją skórę, aby unikać opalania się, aby chronić się przed słońcem. Wtedy nasi potopieczni, których dziś nie ma i oddaliby wszystko, żeby cofnąć czas, dziś by żyli. Chcielibyśmy właśnie zbudować tym Państwa działaniem świadomość na temat zagrożenia wynikająca z zachorowalności na czerniaka. Tutaj partnerem jest Akademia Czerniaka, skupiająca czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, którzy mają ogromną wiedzę z zakresu profilaktyki czerniaka i którzy nadzorują i tworzą z nami te materiały, które są do Państwa kierowane, materiały edukacyjne. Mamy honorowy patronat Głównego Inspektora Sanitarnego, realizujemy w partnerstwie z wojewódzkimi stacjami sanitarnymi epidemiologicznymi nasz program Znamie Znamie i tacy sponsorzy jak firma BMS, MSD, Novartis w ostatnich latach finansują te wszystkie wydruki, które na paletach idą do Państwa, do terenu. A jakie to są, to zaraz przedstawię, jakie są to materiały. Adresatami programu jest młodzież szkół ponadpodstawowych, ale tak jak wspomniałam, jeżeli ktoś z Państwa czuje, że może zrobić ten program w starszych klasach szkół podstawowych, my nie widzimy problemu. Zdaniem twórców tego programu lekcje można przeprowadzić w czasie jednej godziny lekcyjnej. Mogą to realizować ci sami nauczyciele, o których wspomniałam, jeśli chodzi o realizację podstępnego WZW. I tak samo jak podstępne WZW jest tutaj współorganizatorem wojewódzka stacja. Powiatowe stacje dystrybuują materiały, a sprawozdawczość też jest do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych kierowana i wojewódzka stacja zawsze każdego roku gromadzi statystyki, jeśli chodzi o realizację tego programu Znamie Znamie w terenie. Chciałam Państwa tutaj, zanim przejdę do następnego slajdu, tutaj może nie będę o sobie realizacji się powtarzać,
Chciałam Państwa jeszcze również zachęcić do obejrzenia, jeśli ktoś czuje niedosyt po wykładzie pana profesora Wysockiego, filmu edukacyjnego, w którym wystąpił pan profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii z Warszawy. Jest to obecny prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Odsyłam Państwa do strony internetowej, gdzie również jest poradnik ze scenariuszem lekcji. Ten sam poradnik Państwo otrzymaliście w wersji wydrukowanej za pośrednictwem państwowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na naszej stronie są również inne materiały elektroniczne, jak film z komiksami do wykorzystania w czasie lekcji. Jest również gotowa prezentacja do wykorzystania w czasie lekcji z uczniami, którą Państwo możecie pobrać z naszej strony internetowej i uruchomić w czasie lekcji uczniom. A tu jest zestawienie wszystkich materiałów, więc ulotka dla każdego ucznia drukowana, która jest dystrybuowana w dziesiątkach tysięcy do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i trafia ona do Państwa. Jest plakat, który mam nadzieję, że zostanie po lekcji w klasie. Poradnik wspomniany dla Państwa koordynatorów z konspektem lekcji, prezentacja i również jest film edukacyjny zachęcający młodzież do badania znamion. Ten film jest nie tylko do pobrania z naszej strony, ale również znajduje się na stronie Akademii Czerniaka. Przypominam tutaj, iż jest link do strony Akademii Czerniaka, gdzie jest nie tylko film edukacyjny, ale ciekawa gra memory i quiz, które również Państwo możecie wykorzystać w czasie lekcji. Niektórzy koordynatorzy zgłaszają, że filmik ten bardziej się nadaje dla uczniów młodszych niż starszych. Proszę ocenić, jeśli Państwo uznacie, że ten filmik jest przydatny dla Państwa młodzieży w Państwa szkole, to zachęcam do odwiedzenia strony Akademii Czerniaka. Jest nowy adres strony akademiaczerniaka.org.pl. Uczulam tych Państwa koordynatorów, którzy realizują ten program już w kolejnym roku. Tutaj jeszcze na Akademii Czerniaka, na stronie Akademii Czerniaka chciałam zachęcić, bo tam naprawdę są bardzo ciekawe narzędzia i artykuły, które mogą Państwa wzmocnić w realizacji tych programów. Ja w imieniu Fundacji Gwiazda Nadziei i wszystkich tych osób, którym Państwo swoją lekcją możecie odmienić życie, chciałam z całego serca podziękować za to, że Państwo się podejmujecie realizacji tych programów. Wszystkim ekspertom, którzy występują w tych programach już teraz o zasięgu ogólnopolskim, pro bono, z całego serca dziękuję za te wystąpienia i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej, zarówno poziomu wojewódzkiego, jak i powiatowego, za ogromny wkład pracy. Również dziękuję wszystkim szkolnym koordynatorom, wszystkim Państwu, którzy się podejmujecie realizacji tych lekcji i wszystkim sponsorom, dzięki którym te materiały wydrukowane, uaktualniane, w poprawionej szacie, ulepszonej graficznej mogą do Państwa trafiać. My z całego serca zachęcamy do realizacji naszych programów. Obiecujemy Państwu, że wszystkie materiały nie tylko mają taki profesjonalny nadzór, jeśli chodzi o nadzór merytoryczny, ale również dbamy o prawa autorskie. Do wszystkich materiałów mamy prawa. Staramy się Państwu nie tylko dać materiały elektroniczne, ale również drukowane. Jeśli Państwo spotykacie się czasami może z podobnymi programami, proszę zwrócić uwagę, bo spotkaliśmy się już, że nasz program jest realizowany również przez inne instytucje, inne, może nie instytucje, ale organizacje, które nielegalnie pobierały w przeszłości nasze programy i nasze materiały i wręcz z naszymi logotypami były one używane. My póki co nie będziemy tracić energii na rozliczanie z takich działań niezgodnych z prawem, ale zachęcamy Państwa do wyboru realizatorów, którzy w sposób przejrzysty, transparentny i uczciwy realizują te programy, a jednocześnie dają Państwu wykłady tak wspaniałych ekspertów i bardzo dobrze przygotowanych materiałów drukowanych. Ja Państwu dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania albo czy ktoś chce zabrać głos z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej albo powiatowej. Nie widzę.
Mamy 10:38. Nie widzę też teraz podglądu czatu, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, jeśli chodzi o dystrybucję materiałów bądź realizację w terenie. Pozwolicie Państwo, że podglądnę, czy mam takie sygnały. Chciałam może Państwo uczulić, że wprawdzie się zbliża rok szkolny i może ten materiał w tym roku nie zostanie wykorzystany przez Państwa, ale zachęcam Państwa do realizacji programu w nowym roku szkolnym, ponieważ ja liczę, że Fundacja Gwiazda Nadziei będzie, zakładam, że będzie realizowała ten program w kolejnym roku szkolnym i będzie również Państwa wyposażać w te materiały. Nie ma pytań na transmisji. Link będzie dostępny przez kilka najbliższych miesięcy dla tych koordynatorów szkolnych, powiatowych, kto dziś nie mógł bezpośrednio uczestniczyć tutaj i nas obserwować. Więc zachęcam Państwa do udostępnienia tego linku koordynatorom szkolnym i do zachęcania do utrwalenia wiedzy i realizacji naszych programów. Z całego serca Państwu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas i dziękuję wszystkim obecnym przedstawicielom Wojewódzkiej Powiatowej.